Cześć wszystkim, jestem Karola, czyli naczelny hejter tego anime. Wcale nie, powtarzam, to jest ironiczne. Wyczujcie to, że ja żartuję. I zapraszam was na omówienie 6 odcinka pierwszej serii. Boku no Hero Academia. Nekujara się strasznie, że rzucił piłką. Cepie, powtarzam, rzuciłeś bliżej niż Uraraka. No trudno było nie rzucić bliżej niż Uraraka, skoro wysłała to w kosmos. Ale rzuciłeś kuźwa bliżej, wejrzesz się ogarnij. Nie masz największej liczby punktów, zamknij kurwa mordę. Bakugo jest wkurzony, jakim cudem kuźwa typek, z którym się wychowywał, nagle ma moc. Co ty kurwa pierdolisz, przecież nie miałeś nic. I w ogóle lecisz se w kulki, weź ty mi kurwa wyjaśnij o chuj chodzi. No i leci do niego złapany, jak tu Bakugo, no. No impulsywny chłopak, okej? Okay? Ale powstrzymał jego seksiaga i zawarł takiego skilla, że wyłącza po prostu czyjąś moc, dopóki nie mrugnie. Dlatego powstrzymuje Kaciana, oplątując go swoim bandażem. Wypoczęcie. Ogólnie Aizawa to jest straszna hotuwa. Boże, jak on używa mocy i te włosy mu tak idą do góry. O Jezus Maria. Boże, tak. Ale to i tak nie jest w sumie nic w porównaniu do tego, jak ma zaczesane włosy do tyłu. Ale to będzie później. Później się będę pewnie tym jarać. Po prostu jest ruchable. Strasznie. Strasznie. No i wjeżdżam, retrospekcja, no bo czemu by nie. Ale akurat na tą retrospekcję nie jestem zła. No, bo mamy przedstawionego Deku i Kaciana jako dzieciaczki, takie malutkie i są tacy kochaniutki, są kuźwa przeuroczy. I się dowiadujemy, że Deku od zawsze wielbił Kaciana i to jaki jest super i to jaką ma moc i że jest fajny. No a ty Deku jesteś gównem, bo nie masz mocy, więc follow me. No ale dobra, teraz rozumiem skąd cały ten taki fanbase, że Kacian jest z Deku. Ale szanujmy się, Deku jest Shoto, a Bakugo jest z Kirishimu, okej? Okay? Ustalmy to. Już teraz to ustalmy. Okej, okay, mamy dalsze zadanie, ale to już Deku nam nic nie pokaże, bo ma popsutego do palca, więc wywalone w innych uczniów i w ich umiejętności. Gdzie na autorzy? I mamy podsumowanie tego wszystkiego i okazuje się, że Deku zajmuje ostatnie miejsce. Który jest zaskoczony? I powinien wylecieć ze szkoły na zbity ryj, ale wiecie co? Nie wyleci! Bo nie byłoby kurwa tego anime! Aizawa po prostu dostrzegł w nim potencjał. I mimo tego, że rok wcześniej wywalił całą klasę, ale tutaj mamy Deku, który jest sierotą życiową, więc no, musimy ciągnąć kurwa w wagonik spierdolenia. No i wszyscy się rozeszli, Deku wypierdalaj do pielęgniarki, ja idę, mam was dość, nara. No ale niestety nie dadzą mu świętego spokoju. Jeżeli macie introwertyka, weźcie kurwa, dajcie mu spokój, nie chce się z wami komunikować. Zrozumcie. Ale oczywiście hero number one on the world, kurwa, musi sobie pogadać z nim, bo czemu by nie? Mimo, że Aizawa ma w sumie na niego wyjebane, ale ty słuchaj, ja będę mówić. Na tej zasadzie, kuźwa. No i Deku z tym popsutym paluchem zapierdziela do babuni pielęgniarki. No i go cmoka, tego paluszka. I się okazuje, chyba już o tym wcześniej wspominałam, że jej skill w sumie przyspiesza leczenie, a nie leczy tak totalnie z dupy, więc w momencie, jeżeli cię cmoknie, to okej, będziesz się leczył super, będzie fajnie, ale przez to twoja energia życiowa będzie troszeczkę wysysana. Tak byś kurwa odwiedził dalszą rodzinę na święta. No w każdym razie uleczyła mu tego palucha, dlatego kolejna scena, gdzie on z tym palcem zabandażowanym zapierdziela gdzieś. Gdzieś sobie tam szedł. Nieważne, gdzieś sobie szedł. Jest totalnie bez sensu. No bo po chuj cię cmokała w tego palca, jak i tak musisz mieć go zabandażowanego. Mogła kurwa go po prostu zabandażować. Myślisz, że babcia w ogóle ma kurwa tyle czasu, żeby cię cmokać w tego palucha? Za każdym razem kurwa jak coś zrobisz, będzie cię cmokać? Ona już nie ma kurwa tyle życia. To już jest starsza babulinka. Wiesz, ty kurwa się ogarnij. Kurwa będzie marnować czas na twoje popsute przeszcze. A więc Ida i Uraraka zaczepiają Deku, bo pewnie jakiś powód mieli go. Kurwa nie pamiętam teraz. W każdym razie Uraraka dalej włącza spierdolenie mózgowe u ziemniaka i nazywa go Deku. Ale jemu to nie przeszkadza, mimo że wcześniej Kaczan używał Deku tylko po to, żeby go obrazić. Bo Deku oznacza coś bezużyteczny albo głupek, więc można się domyślać, że Izuku ma jakąś masochistyczną stronę i lubi być obrażany. Coś tam Uraraka pierdoli, że dla niej Deku oznacza niepokonany. Coś takiego, ale whatevs.
A i zaczynają się normalne lekcje, no bo wiadomo, jak chodzicie do specjalistycznej szkoły, to wszystkie lekcje powinny być super, prawda? Przecież jak się idzie do technikum informatycznego, to się kurwa cały czas programuje. Albo się składa komputery, albo coś tam. Nie wiem, co się robi w technikum informatycznym, bo ja byłam w liceum i to była najgorsza decyzja w moim życiu. Dobra, na następnych zajęciach bija All Might w takim obciśniętym spandeksie z pelerynką i jest sexy. Kuźwa, Edna i Nie ma mocnych bardzo dobrze kurwa wytłumaczyła, dlaczego nie powinieneś mieć peleryny przy swoim stroju. Ten to miał wygląd peleryna but. Bez peleryn! Czy ty w ogóle oglądałeś i Nie ma mocnych? Czy w ogóle znacie i Nie ma mocnych? Czy ja po prostu jestem tak stara? Jezus, nie mówcie mi, że jestem stara, powiedzcie, że znacie i Nie ma mocnych. Superhero number one wymyślił sobie, że teraz będą zajęcia w plenerze i podzielił uczniów na ileś tam grupek dwuosobowych. Jedni mają być złoczyńcami, a drudzy mają być bohaterami i to taka zabawa w policjantów i złodziei. Powiedzcie mi, że znacie tą zabawę. I wszyscy wbijają w swoich super strojach. I przykładowo mamy laskę, której strój składa się z mniejszej ilości materiału niż mojej majtki. Kacian to wiadomo, że to pozer, więc jego strój ma w sobie dwa gigantyczne granaty na łapach. Tak byśmy zapomnieli, że jego strój robi bum. Jest też Mineta. No mówię, Mineta to jest słoneczko. Który zapierdziela w wielkim pampersie. Ryly. Kurwa, nie potrafię zrozumieć idei tego stroju. W sensie, dlaczego? No i oczywiście mamy Deku, który zapierdziela w stroju podobnym do wyglądu All Mighta, który ogarnęła mu mama. I to jest takie cudowne kigurumi, ale za to, że mama mu to ogarnęła, to ja szanuję. Ja szanuję. Mówię, ja kocham jego mamę, jest cudowne, okej? Okay? Przewodniczący wygląda, jakby został kolejnym Transformersem, czy innym tam robotem zmieniającym się w samochód. No i pojawia nam się Uraraka. I tak okazuje się, że jej strój jest troszeczkę za mały. I zaczynasz kwestionować swoją orientację seksualną, ale dzięki temu upewniasz się, że postacie 2D są lepsze niż postacie w 3D. No, bo ma kawał tyłka i kawał cycka, więc... Nice girl. No i mamy tą zabawę w policjantów i złodziei, wiecie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Co? Nie, wywalone. Idź ta, napierdalaj ta się w budynku. I ogólnie polega to na tym, że mają albo bronić bomby, jeżeli są złoczyńcami, albo ją odbić, czy... coś takiego. No i Deku trafia do drużyny z Uraraką, Ida jest z Kacianem. No i ogólnie będą walczyli w zamkniętej przestrzeni, bo takie akcje najczęściej się zdarzają, nie takie, gdzie na otwartej coś tam pierdol, no wiecie o co chodzi. No i zaczynamy. Ale powinniśmy zacząć z przytupem, prawda? Nie. Kurwa, te dwa ułomy stoją przed budynkiem i zaczynają kontemplować nad swoim życiem i co zrobić. I Deku sra po gaciach, bo halo, no... Kacian chce mnie zabić, ale on ogólnie chce zabić wszystkich i ogólnie dużo krzyczy o zabijaniu i że wszyscy są chujowi, tylko on jest najlepszy. Ale dobra, Deku wyhoduje se kochanes, nie będzie miętka faja i pokaże Uraracę i Bakugo, jaki to on jest super. Chodzą do budynku jak cywilizowani ludzie, czyli kurwa przez okno i sobie tuptają. Tuptają, nie tuptają? I sobie tuptają. I Deku zaczyna sobie coś tam przypominać, co sobie w kajeciku napisał. A to nagle Katsuki wyskakuje mu na ryj i od razu nie mam czasu, stary. Pokrzyczę se, spuszczę ci w pierdol i lecimy dalej. No i ta lepa na ryj, którą sprzedał Deku, kończy się tym, że zerwał mu pół maski. Powinien zerwać mu pół twarzy, ale zerwał mu pół maski. I za to ci kuźwa nie szanuję. Mama Deku, kuźwa moja kluseczka najukochańsza, starała się ogarnąć ten strój. A ty go kurwa psuje. I tak cię kocham. Mamy tu takie napięcie, że coś się dzieje, że coś mu się stanie, ale nie, spoko, Deku jest kuźwa stalker, który obserwował Kaciana od X czasu, więc zna jego styl walki. To jest cheatowanie, po prostu. Jeżeli wiesz, co zrobi przeciwnik i wiesz, jak zareagować, tak w normalnym życiu nie ma. Z normalnymi złolami nie byłoby tak łatwo. I w ogóle Deku drze japę pod koniec odcinka, że Deku to jest imię dla superbohatera i znaczy niepokonany i chuj ci w dupę i ja też będę niepokonany i się kończy odcinek. I plusem tego odcinka znowu była Izawa. Tym razem z włosami do góry. I cycki Uraraki. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam do
pozostałych streszczeń. Zapraszam do odcinków z anime. Zapraszam też do subskrypcji i komentarzy. I dzięki bardzo i trzymajcie się, pa!